dużo osób wie, że one mają aktywne pułapki, ale najciekawsze wcale nie jest to, że te pułapki są, że się ruszają. Chodzi o to, że one w procesie ewolucji chciały zamykać swoje szczęki wtedy i tylko wtedy, gdy rzeczywiście we wnętrzu znajduje się ofiara, a nie wtedy, kiedy przypadkowo spada kropla deszczu, przybiega zwierzyna bądź dzieje się coś podobnego. I w ten oto sposób w procesie ewolucji wykształciły weryfikację środka. Co tam się dzieje? No nie zamontują monitoringu, ale wyprodukował 6 włosków czuciowych. I pułapki się zamkną wtedy, tylko wtedy, gdy dotkniemy 2 włosków z 6 jednocześnie, czyli potrafi liczyć do 2, bądź jednego włoska dwukrotnie, ale drugie dotknięcie nie później niż po 30 sekundach, czyli potrafi też odmierzać czas. No i teraz tak, przypadkowe dotknięcie nie reaguje. Dwukrotne i szczęka się błyskawicznie zatrzaskuje. Na filmach w internecie, jak się, przynajmniej jak ja oglądałem, to te muchołówki trochę im zajmowało czasu, zanim one się zamknęły. Czemu one są tutaj takie szybkie? Po prostu to bardzo zdrowe okazy. Tak to działa. Jeżeli roślinka jest jakaś wymęczona, na przykład nie była podlewana, tak? No to już to tak nie działa. A tutaj mamy tryskające zdrowiem okazy dosłownie.